Witam Was serdecznie. Dziś chciałem Wam pokazać tutaj ta noga. Dziś albo jutro ją będę zacznę wędzić na zimno. Ona była pod obciążeniem, które zwiększałem przez 4 dni i zacznę ją wędzić. Tutaj mamy wołowinę, która jest w specjalnym worku do dojrzewających. W tym worku mogę wędzić teoretycznie i też ją zacznę. Będzie ona wygląda całkiem spoko, ma 3 tygodnie. Jest na soli kłodawskiej, 30 gram na kilogram i też ją puszczę, położę i puszczę ją w zimnym dymie. Tą przewiążę i też ją dam do wędzarni i zacznę ją w zimnym dymie wędzić. Tak to będzie wyglądało. Zobaczymy, czy ona się w ogóle uda, bo pierwszy raz robię tak, że jest na peklosoli. No i mamy trochę cieplej niż zimą, więc zobaczymy, czy to się w ogóle uda. Fajnie było, jakby się udało. To chyba tyle. Takie krótkie wideo na dziś. Także do usłyszenia i pokażę Wam jakieś zdjęcia już jak będę wędził w następnym nagraniu, jak wygląda po pierwszym wędzeniu, drugim i trzecim, bo następne nagranie za tydzień. Także do usłyszenia.